Szanowni Państwo, witam serdecznie w piątek 26 czerwca, w dniu, ostatnim dniu kampanii wyborczej w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam w Opolu, w miejscu, w którym spotykaliśmy się kilkakrotnie w trakcie tejże kampanii. W miejscu, w którym spotykaliśmy się z niesamowitym entuzjazmem i z bardzo dużą energią płynącą od wszystkich Opolan, którzy najpierw nam tutaj masowo przynosili i podpisywali karty poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, a później w tym gorącym dniu, w sobotę, to był 13 czerwca, 14 czerwca, kiedy spotkaliśmy się tu właśnie w tym miejscu z Rafałem Trzaskowskim, kiedy tłumy Opolan wyrażały swój entuzjazm dla tej kandydatury, kiedy wszyscy nabieraliśmy dużej energii do tego, żeby dalej działać. Chcieliśmy podziękować za te kilka tygodni wytężonej pracy i tego wsparcia, które od Państwa otrzymywaliśmy. Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w tej kampanii. Najpierw właśnie zbierając podpisy, później odbierając od nas materiały wyborcze, wieszając je na swoich posesjach. Wiemy, że były one masowo niszczone. Nigdy w historii nie mieliśmy tak dużo zniszczeń materiałów wyborczych, jak w tej kampanii. Zostało to oczywiście zgłoszone odpowiednim organom. Mam nadzieję, że ci, którzy są po prostu zwykłymi wandalami, zostaną za to ukarani i nie przyjdzie im do głowy drugi raz niszczyć czegoś, co ktoś wyprodukował i zapłacił za to, a ktoś inny to powiesił i włożył w to swoją pracę. Chcieliśmy podziękować i powiedzieć tak, w niedzielę ważny dzień, w niedzielę wybory.